Witam serdecznie. Z tej strony Damian Stelmach. W dzisiejszym epizodzie weźmiemy na warsztat bardzo modny i popularny ostatnio temat, jakim jest wirtualizacja serwerów. Niniejsze wideo jest co prawda kontynuacją serii o serwerze Windowsowym, taki zresztą jest jego tytuł. Jednak na wstępie muszę zaznaczyć, że będziemy dzisiaj mieli do czynienia z małym oszustwem. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest przybliżenie wam zagadnień związanych z wirtualizacją, a także pokaz możliwości, jakie programiści Microsoftu zaimplementowali w narzędziu zwanym Hyper-V. Czyli w autorskim oprogramowaniu do wirtualizacji maszyn. Jednak wideo to zrealizowane zostało na zwyczajnej desktopowej dziesiątce. Teraz pewnie wielu z Was zadaje sobie pytanie, dlaczego, no i czy warto w ogóle kontynuować oglądanie. No oczywiście, że warto. Wszystko, co dziś zrealizujemy dzięki Windowsowej dziesiątce, zadziała dokładnie tak samo na serwerze, więc bez obaw. Różnice pomiędzy Hyper-V instalowaną na serwerze, a wersją na system desktopowy oczywiście istnieją, ale dotyczą one raczej bardziej zaawansowanych zadań i czynności niż te, które zrealizujemy dzisiaj. Tworzenie wirtualnych maszyn, dysków. Czy przełączników sieciowych wygląda i działa dokładnie tak samo? A dlaczego w ogóle ta dziesiątka, a nie serwer? Przyczyna jest prozaiczna i banalna. Niestety aktualnie nie posiadam technicznych możliwości instalacji Windowsowego serwera na fizycznej maszynie i zgrywania z niego pulpitu. A instalacja oprogramowania do wirtualizacji na już zwirtualizowanym serwerze do tej pory pracowaliśmy przecież na VirtualBoxie jest zwyczajnie niemożliwa. Kiedy spróbujemy zainstalować na już zwirtualizowanym systemie HyperV, to pojawi się taki komunikat. Tak więc dzisiaj wyjątkowo przepracujemy odcinek związany stricte z serwerami na systemie desktopowym. Ale jak już powiedziałem na wstępie, nie nie ma to dla nas większego znaczenia. Działanie oraz obsługa hyper na desktopie i serwerze, wykluczając oczywiście zaawansowane funkcje i możliwości, niczym się nie różni. Dobra, dość tych wyjaśnień, lecimy z tematem. Zanim pokażemy możliwości Hypervisor'a od Microsoftu, to kilka słów na temat samej wirtualizacji. Jak wspomniałem we wstępie, temat ten jest zdecydowanie na czasie i to już od paru ładnych lat. Wirtualizacja to nic innego jak przeniesienie fizycznych i programowych zasobów infrastruktury IT do symulowanego, czyli po prostu wirtualnego środowiska. Obecnie wirtualizować możemy niemal wszystko, co związane z IT: od aplikacji, poprzez pulpity, po sieci komputerowe, no i oczywiście całe systemy operacyjne, zarówno te desktopowe, jak i serwerowe. Zalet wirtualizacji jest całe mnóstwo. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy przede wszystkim obniżone koszty. W przypadku wirtualizacji serwerów nie musimy utrzymywać całej farmy fizycznych sprzętów. Wystarczy kilka mocnych maszyn, a na nich wiele wirtualnych systemów serwerowych, które działają dokładnie tak samo jak ich fizyczne odpowiedniki. Mówiąc o kosztach, warto wspomnieć również o licencjach. W przypadku serwera Windowsowego, wybierając na przykład wersję standard, mamy do dyspozycji jedną licencję na fizyczną maszynę i aż dwie na systemy wirtualne. Jeszcze lepiej jest w przypadku wersji Data Center. Tam ilość licencji na systemy wirtualne jest nieograniczona. Kolejna ważna kwestia to bezpieczeństwo. Wirtualne maszyny są od siebie odseparowane, tak więc atak na taką maszynę, czy jej infekcja, nie powoduje, że całe środowisko na tym cierpi. Niebagatelne znaczenie ma też łatwość zarządzania całą infrastrukturą, ponieważ wszystkie niezbędne narzędzia mamy w jednym miejscu. Wartą podkreślenia zaletą wirtualizowania jest optymalizacja wykorzystania zasobów. Rzadko zdarza się przecież, że dana maszyna wykorzystuje 100% swojej wydajności. Wirtualizacja ułatwia testowanie różnych rozwiązań i konfiguracji. Jeśli okaże się, że dane rozwiązanie działa niewłaściwie, niepoprawnie, łatwo można je wycofać. Metal ma oczywiście dwie strony i tak z wirtualizacją wiążą się pewne niedogodności. Problematyczne może okazać się tworzenie i przywracanie kopii zapasowych, a także przywracanie poprawnego działania po wystąpieniu ewentualnych awarii. Przy czym zaznaczam, że to dotyczy raczej dużych środowisk korporacyjnych niż małych sieci. Trudnością mogą okazać się również nietypowe komponenty sprzętowe wymagane przez specyficzne aplikacje, których wirtualizować się po prostu nie da. Tak czy inaczej, słuchajcie, od wirtualizacji odejść się nie da, no i trzeba się z nią zmierzyć i zaprzyjaźnić, bez względu na to, czy to nam się podoba, czy nie. Większość z Was z wirtualizacją spotkała się już z pewnością nieraz. Sam ten kurs prowadzony jest przecież za pomocą wirtualnych maszyn tworzonych z wykorzystaniem oprogramowania VirtualBox. Ten typ wirtualizacji doskonale sprawdza się na laborkach czy zajęciach lekcyjnych, kiedy to uczymy się zarządzania systemami. Jeśli coś nie wyjdzie, wystarczy taką maszynę usunąć i utworzyć nową. Dzięki takim programom mamy możliwość testowania i użytkowania różnych systemów i funkcji na jednej fizycznej maszynie. Taki rodzaj wirtualizacji to wirtualizacja typu drugiego. Polega ona na tym, że hipernadzorca, czyli program komputerowy z. Zarządzający wirtualizacją działa w systemie operacyjnym gospodarza, czyli fizycznego komputera, i poprzez system operacyjny przydziela zasoby dla wirtualnych maszyn. W oparciu o tą samą technologię pracują programy takie jak VM Player czy nieco starszy i nierozwijany już Virtual PC. Jest to po prostu aplikacja instalowana w systemie operacyjnym, pozwalająca na tworzenie maszyn w jej obszarze. W przypadku oprogramowania hyper czyli Hypervisora od Microsoftu, mamy do czynienia z wirtualizacją typu pierwszego. Polega ona na tym, że ten Hypervisor pracuje bezpośrednio na sprzęcie komputera fizycznego i to on przydziela zasoby wirtualnym maszynom bez pośrednictwa systemu operacyjnego gospodarza. Każda maszyna wirtualna w takiej technologii staje się niejako osobnym obszarem. Osobnym blokiem, czasem nazywanym partycją, obsługiwanym przez hyperwizora, który przydziela jej zasoby. Oczywiście wybór danego typu wirtualizacji zależy od zastosowań. Do wirtualizacji systemów desktopowych czy serwerowych wykorzystanych na zajęciach czy laborkach, typ drugi sprawdzi się bardzo dobrze. Sam korzystam z tego typu wirtualizacji na zajęciach. Przy zastosowaniach komercyjnych czy wymagających dużej wydajności, lepszy będzie jednak typ pierwszy. Skupmy się teraz na hyper i jego możliwościach. Podobnie jak DHCP, DNS czy Active Directory, jest to usługa, rola, którą w systemie trzeba po prostu zainstalować. Po instalacji tej usługi wymagane jest ponowne uruchomienie komputera, a po restarcie mamy już dostęp do wszystkich funkcji Hypervisor'a od Microsoftu. W przypadku instalacji usługi na desktopowej dziesiątce jest podobnie, chociaż sam proces instalacji nieco się różni. W dziesiątce musimy uruchomić menadżer programów i funkcji z panelu sterowania, z lewej strony wybrać włączanie i wyłączanie funkcji Windows, no i zaznaczyć HyperV. Cały proces instalacji przebiega już automatycznie. Po instalacji, jak wspomniałem, musi być wykonany restart, a po nim mamy już pełny dostęp do menadżera HyperV. Warto jeszcze wspomnieć, że niestety, ale nie wszystkie wersje dziesiątki pozwalają na instalację tej funkcji. Podobnie jak było to w przypadku podłączania komputera klienckiego pod domenę, również tutaj funkcje związane z wirtualizacją dostępne są na systemach wersji Professional lub wyższych. Wszyscy ci, którzy posiadają wersję Home, muszą niestety obejść się smakiem. No dobra, skoro to mamy już wyjaśnione, przejdźmy do realizacji dzisiejszych zadań. Tak moi drodzy, wygląda panel zarządzania wirtualnymi maszynami. Póki co jest tutaj pusto, bo zanim zaczniemy jakąkolwiek pracę związaną z wirtualizacją, musimy podłączyć się do serwera tejże wirtualizacji. Klikamy sobie tutaj i wybieramy, czy serwerem ma być komputer lokalny, czy może jakiś inny, który pracuje w sieci. My wybieramy komputer lokalny, no i teraz możemy zacząć całą zabawę. W momencie, kiedy w sieci pracuje inny serwer wirtualizacji, to z poziomu naszego menadżera możemy się do takiego serwera podłączyć i zarządzać nim zdalnie. Po lewej stronie mamy listę serwerów wirtualizacji. W części środkowej znajduje się lista utworzonych maszyn wirtualnych, ich punkty kontrolne, tzw. snapshoty chociaż po microsoftowemu są to checkpointy, o których powiem w dalszej części wideo oraz podstawowe parametry wirtualnej maszyny. Po prawej stronie z kolei mamy dostępne przyciski akcji. Z poziomu tego panelu, tutaj, od razu możemy przystąpić do tworzenia wirtualnych maszyn. Wygodny kreator pozwoli nam stworzyć taki wirtualny komputer ze zbiorem potrzebnych opcji. Ja jednak, zanim przystąpię do utworzenia takiej maszyny, przygotuję wirtualny dysk, a następnie wirtualny switch sieciowy. Pierwszy etap podczas tworzenia nowego wirtualnego dysku to wybór jego formatu. Jak widzicie, dostępne są trzy formaty, chociaż dla nas istotne będą tylko dwa: starszy VHD. Oraz nowszy VHDX. Ten trzeci format służy raczej do współdzielenia dysków przez maszyny wirtualne, tak więc możemy go w tym momencie pominąć. Tutaj, jak widzicie, fajnie omówione zostały różnice pomiędzy formatami. Ten nowszy wprowadzony został wraz z Windowsem 8 i serwerem 2012. Pozwala on obsługiwać ogromne partycje, aż do 64 TB. Jego wadą jest natomiast to, że nie będzie on widoczny przez starsze systemy. Ten z kolei format obsługuje maksymalnie do 2 TB wielkości partycji, jest natomiast rozpoznawalny przez starsze systemy, ale niestety nie przez HyperV. Jeśli teraz utworzylibyśmy dysk o tym formacie, nie podłączymy go do nowo utworzonej maszyny, dlatego ja wybiorę teraz format VHDX. Kolejny etap to wybór typu dysku. Te dwa pierwsze typy doskonale znacie już z VirtualBoxa. Jest to stały rozmiar, wówczas na fizycznym dysku zostanie od razu utworzony plik wirtualnego dysku o zadeklarowanej pojemności. Ta opcja natomiast pozwala zwiększać nam taki plik dynamicznie wraz ze wzrostem liczby danych zapisywanych na wirtualnym dysku. Decyzję o tym, którą z tych dwóch opcji wybrać, zależy od tego, czy dysponujemy wystarczającą ilością pamięci masowej, wówczas możemy wybrać opcję stałą. Jeśli nasz dysk czy też dyski nie są specjalnie dużej pojemności, możemy wybrać opcję dynamicznego zwiększania. Pamiętać jednak wówczas należy o tym, że ta opcja z całą pewnością powodować będzie zwiększenie obciążenia procesora fizycznej maszyny. Nowością, oczywiście w stosunku do VirtualBoxa, jest tutaj trzeci, różnicowy typ. Jest to typ dysku, który nie może pracować samodzielnie. Do pracy potrzebuje, jak ja to nazywam, dysku matki. Dysk matki to nic innego, jak utworzony wcześniej dysk albo dynamiczny, albo o stałym rozmiarze, który współpracuje z tym dyskiem różnicowym. Wszystkie zmiany, jakich dokonujemy w systemie, który zainstalowaliśmy na dysku matki, a który powiązaliśmy potem z tym różnicowym, zapisywane są tylko na nim. Matka natomiast zostaje nienaruszona. Fajna opcja, kiedy chcemy na przykład wdrażać wiele systemów wirtualnych z tą samą konfiguracją na wielu maszynach lub też kiedy chcemy pozostawić sobie dysk wzorcowy ze wszystkimi ustawieniami w stanie nienaruszonym. Dodatkowe zalety tego rozwiązania to mniej miejsca zajmowanego na fizycznym dysku twardym, no bo dysk różnicowy zajmuje zdecydowanie mniej miejsca. Zakładając, że chcemy na przykład mieć na naszej fizycznej maszynie 5 wirtualek, no to tworzymy sobie jeden dysk wzorcowy, no i 5 dysków powiązanych. Co prawda będziemy mieć wówczas aż 6 dysków wirtualnych ale tylko jeden z zainstalowanym systemem, apkami i tak dalej, no i pięć powiązanych. Różnicowy dysk zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niż na przykład pięć dysków stałych. OK, ja na potrzeby tego laba wybiorę dysk dynamiczny. Kolejny krok to nazwa dysku wraz z jego lokalizacją. Na chwilę obecną nie widzę potrzeby zmiany tej lokalizacji, niech zostanie domyślna. Zmienię sobie natomiast tylko nazwę. Na tym dysku zainstalujemy sobie za chwilę serwer wersji 2012 R2, taką więc nazwę tutaj podam. Ostatni krok konfiguracji to określenie pojemności tego dysku. Ja wpiszę 50 GB. Na laba to wystarczy. Dodatkowe opcje, jakie tutaj widzicie, są całkiem spoko, bo pozwalają na przykład na skopiowanie zawartości fizycznego dysku na dysk wirtualny. Możemy za pomocą tej opcji bardzo szybko zwirtualizować sobie fizyczną maszynę. Możemy też skopiować sobie dane z już istniejącego wirtualnego dysku. Idziemy dalej, mamy tutaj piękne podsumowanie i klikając zakończ tworzymy sobie nowy dysk. No i super, dysk gotowy. Oczywiście większość ustawień takiego dysku śmiało możemy edytować, jeśli zajdzie taka potrzeba. Do tego służy nam opcja edycji. Wskazujemy z lokalizacji dysk, który chcemy zmienić, no i wybieramy określoną czynność. Opcja kompaktuj pozwala nam odzyskać trochę miejsca na fizycznym dysku twardym poprzez zmniejszenie rozmiaru pliku wirtualnego dysku. Ważne jest to, że pomimo wykonania tej operacji, wielkość tego wirtualnego dysku się nie zmienia. Konwertowanie pozwala zmienić format, typ oraz lokalizację dysku. Opcja trzecia pozwala na zwiększenie wirtualnego dysku. Dobra, zamykamy to okienko, bo zmian teraz wykonywać nie będziemy i przechodzimy do utworzenia wirtualnego przełącznika sieciowego, czyli zwyczajnego switcha. Jest to nieco inne podejście do konfiguracji sieci na maszynach wirtualnych, aniżeli było to w przypadku VirtualBoxa, ale pewnie już część z Was przyzwyczaiła się do tego, że Microsoft lubi realizować wiele zagadnień inaczej. Do wyboru są, jak widzicie, trzy opcje. Opcja pierwsza pozwala nam na utworzenie przełącznika zewnętrznego, przydatna opcja, kiedy chcemy, aby nasza wirtualna maszyna mogła komunikować się z fizycznym komputerem i fizyczną siecią. Jest to odpowiednik mostkowanej karty sieciowej w VirtualBoxie. Drugi typ przełącznika to przełącznik wewnętrzny. Ten rodzaj pozwala na komunikację pomiędzy wirtualnymi maszynami oraz fizycznym komputerem, nie daje jednak możliwości komunikacji z fizyczną siecią. Ostatnia opcja to przełącznik prywatny, który umożliwia komunikację tylko pomiędzy wirtualnymi maszynami zainstalowanymi na danym fizycznym sprzęcie. W VirtualBoxie podobny tryb to sieć wewnętrzna. Pytanie co z NATem? To znaczy z trybem NAT, który dostępny jest w VirtualBoxie. No tutaj też on jest i co więcej, jest dostępny na starcie. To jest, słuchajcie, ten tutaj przełącznik domyślny. Nie da się zmienić jego ustawień, ale tworzy on nam wirtualny router z NATem, tak jak tryb NAT w VirtualBoxie. No to utwórzmy sobie teraz może dwa nowe przełączniki. Pierwszy z nich będzie zewnętrzny. Pozwoli nam to na komunikację wirtualnego serwera z fizycznym sprzętem i siecią. Podajemy nazwę tych opcji tutaj nie zmieniamy, bo są takie jakie trzeba. Zwróćcie uwagę, że hyper pozwala na wprowadzenie identyfikatora sieci VLAN, czyli wirtualnych sieci lokalnych, co w dużych środowiskach sieciowych jest bardzo pożądane. Klikamy zastosuj, akceptujemy zmiany, o nich zaraz opowiem i przełącznik gotowy. No to jeszcze ten drugi, wybieramy sieć prywatną, nadajemy nazwę i gotowe. A dlaczego pojawił nam się komunikat dotyczący możliwych przerw w działaniu sieci? No słuchajcie, utworzenie wirtualnego przełącznika modyfikuje nieco architekturę sieci na fizycznym komputerze. Kiedy przejdziemy sobie do ustawień sieci, zobaczymy, że tutaj pojawiły się nowe karty. Te karty tutaj to nic innego jak wirtualne przełączniki, które przed chwilą utworzyliśmy. Teraz to tak naprawdę one zarządzają nam połączeniami sieciowymi, zarówno dla komputera fizycznego, jak i komputerów wirtualnych. Zobaczcie. To jest moja fizyczna karta sieciowa. Do momentu skonfigurowania przełączników wirtualnych, ona odpowiadała za połączenie mojego komputera z siecią. Teraz jest nieużywana. Nie ma nawet IP, a ja cały czas mam dostęp do neta. Za komunikację z siecią odpowiada teraz ta karta, która jest odzwierciedleniem zewnętrznego przełącznika, który przed chwilą utworzyliśmy. Jak widzicie, ma wszystkie potrzebne do komunikacji ustawienia. Ta karta jest odzwierciedleniem przełącznika domyślnego, którego modyfikować w HyperV nie możemy, która poprzez NAT pozwala na dostęp do fizycznej sieci. Warto słuchajcie w tym miejscu jeszcze wspomnieć o możliwości definiowania zakresu fizycznych adresów, czyli mac dla kart sieciowych dodawanych do naszych wirtualnych maszyn. Ten zakres tutaj możemy sobie modyfikować, oczywiście, jeśli jest taka potrzeba. Ok, no to słuchajcie, przygotowania do utworzenia wirtualnej maszyny mamy z czapki. No to pora stworzyć sobie wirtualny serwer. Zaczynamy oczywiście od nadania nazwy. Lokalizacji zmieniać nie będziemy, także lecimy dalej, gdzie możemy zdecydować o generacji maszyny wirtualnej. Generacja druga, oczywiście nowsza, pozwala na instalację tylko systemów 64-bitowych oraz udostępnia również UEFI jako ten podstawowy system służący do komunikacji systemu operacyjnego ze sprzętem dla naszych wirtualnych maszyn. Decydując się na generację, pamiętajcie o tym, że nie da się potem tego ustawienia zmienić. Ja wybieram generację drugą, bo i tak instalował będę tylko systemy 64-bitowe. Dalej określamy sobie ilość początkowej, startowej pamięci ram. Początkowej, czyli takiej, jaką do dyspozycji będzie miała nasza wirtualka na starcie. Ile tej pamięci będzie dostępne podczas pracy, będziemy mogli zdefiniować później. Dalej wybieramy sobie sieć, a właściwie przełącznik sieciowy. Mamy tutaj do dyspozycji wszystkie wirtualne przełączniki, zarówno te systemowe, jak również te, które utworzyliśmy. Na tym etapie możemy wybrać tylko jeden, ale to nie problem, bo jak już maszynę sobie utworzymy, dodamy kolejny. Teraz wybierzemy może przełącznik domyślny, czyli ten, który tworzy nam NATA. Oczywiście potem możemy sobie to wszystko pozmieniać. Następnie mamy możliwość utworzenia nowego dysku twardego. Jak widzicie, nie trzeba go tworzyć wcześniej. Można to zrobić tutaj. Pamiętajcie tylko, że utworzenie najpierw dysku, a potem wirtualnej maszyny daje większą elastyczność. Odszukujemy dysk utworzony wcześniej, to generalnie zamyka nam temat tworzenia maszyny. Aha, jeszcze jedna sprawa. Kiedy tworzymy nowy dysk z poziomu kreatora maszyny. Od razu możemy wskazać ISO do instalacji systemu. W momencie, kiedy podłączymy sobie utworzony wcześniej dysk, to tej opcji nie ma, dlatego ISO trzeba będzie wskazać później po uruchomieniu maszyny. Zanim to jednak zrobimy, ogarnijmy sobie jeszcze kilka opcji w ustawieniach dotyczących pamięci oraz sieci. Tutaj widać ilość ramu, jaką przydzieliliśmy przy tworzeniu maszyny. Tutaj natomiast możemy zdefiniować sobie zakres pamięci dynamicznie przydzielanej dynamicznie przydzielanej, czyli takiej, którą przydziela hyper -V wirtualnemu systemowi w razie potrzeby. To ile tej pamięci ustawić, no to zależy oczywiście od zastosowań systemu. Im więcej działań wirtualny system będzie realizował, tym więcej pamięci powinien mieć dostępne. Zmieńmy może maksymalną wartość do 2 GB. Bufor to procentowa wartość, która rezerwowana jest dla maszyny ponad wartość maksymalną, którą określiliśmy tutaj. Jeśli w czasie pracy maszyny okaże się, że maksymalna wartość jaką ustawiliśmy jest niewystarczająca, to wówczas Hyper-V przydzieli jeszcze w tym wypadku dodatkowe 20% pamięci. Odpowiednikiem dla maszyn fizycznych tego rozwiązania jest nic innego jak plik stronicowania zapisywany na dysku twardym. Waga pamięci to z kolei ustawienie priorytetu ramu dla każdej z wirtualek. Jeśli na przykład mamy kilka takich maszyn, to możemy różnicować sobie priorytet ramu dla każdej z nich. W ustawieniach procesora możemy ustawić ilość wirtualnych rdzeni czy maksymalny limit wykorzystania fizycznego procesora dla konkretnej maszyny. Zobaczmy jeszcze ustawienia naszej karty sieciowej. Widzimy tutaj, jaki przełącznik działa na tej karcie. To jest nasz NAT. Widać tutaj również, że istnieje możliwość modyfikowania ustawień identyfikatora sieci WLAN i dodatkowo także przepustowości. Jeśli chcielibyśmy dodać nową kartę, to możemy skorzystać z opcji dodawania nowego sprzętu. Jak widzicie możemy tutaj oprócz kart sieciowych dodawać również kontrolery SCSI, czyli serwerowe kontrolery dysków twardych, jak również karty graficzne. Skupmy się jednak na kartach sieciowych, które jak widzimy mamy dwie do wyboru. Karta Fiber Channel pozwala podłączyć się do tak zwanych sieci SAN, czyli magazynów dyskowych podłączonych w sieć. Do tego aby korzystać z tej opcji potrzebujemy fizycznej karty Fiber Channel. Drugi typ to po prostu karta sieciowa realizująca komunikację. W przypadku Hyper-V instalowanym na serwerowej wersji Windowsa, znaleźlibyśmy tutaj jeszcze tak zwaną starszą kartę sieciową. Ten rodzaj karty uruchamiany jest zaraz po starcie wirtualnego komputera. Ten zwyczajny typ, ten tutaj, tak go sobie nazwijmy, uruchamiany jest natomiast wraz z wirtualnym systemem operacyjnym. Czy to robi nam jakąś różnicę? Ano robi. Jeśli chcemy na przykład dokonywać sieciowej instalacji systemów operacyjnych z wykorzystaniem protokołu PXE, no to musimy używać tej starszej karty, no bo ona odpala się wraz z maszyną, a nie dopiero po uruchomieniu systemu. Jeśli jednak nie będziemy dokonywać zdalnej instalacji systemów przez sieć, no to lepiej wybrać opcję tej zwyczajnej karty, ponieważ do komunikacji pomiędzy wirtualnymi maszynami nie wykorzystywane są wówczas sterowniki fizycznej karty sieciowej, a architektura Hyper-V, co zwyczajnie daje lepszą wydajność. Po zaznaczeniu odpowiedniego urządzenia klikamy Dodaj. I tutaj możemy już skonfigurować tryb pracy tej karty, czyli wybrać wirtualny przełącznik. Skoro pierwszy był domyślny, z natem, to ten drugi wybierzmy jako prywatny. Wówczas nasza maszyna z serwerem, który sobie zainstalujemy, raz będzie miała dostęp do neta, a dwa będzie mogła komunikować się z innymi wirtualnymi maszynami. Oczywiście, w razie potrzeby możemy tych kart dodawać sobie znacznie więcej, przełączników wirtualnych zresztą również, ale to co mamy, na razie nam wystarczy. Również z poziomu tych ustawień możemy zdefiniować sobie identyfikator WILANu, czy chociażby określić minimalną i maksymalną przepustowość dla konkretnego połączenia. To słuchajcie, nie wszystko. Rozwijając sobie każdą z kart z osobna, możemy zdefiniować dla niej wiele opcji dodatkowych, takich jak chociażby przyspieszenie sprzętowe, jak również takie smaczki jak statyczny, czyli z góry narzucony adres MAC. Możemy dodatkowo uruchomić ochronę przed nieautoryzowanym serwerem DHCP, czy też routerem, funkcję Port Mirroring, którą pokazywałem w odcinkach o przełącznikach sieciowych, czy teaming kart sieciowych, czyli sprzężenie kilku kart w jeden zespół celem zwiększenia przepustowości. Te opcje tutaj są już rozbudowanymi funkcjami stosowanymi w konkretnych rozwiązaniach, nie będziemy ich teraz konfigurować, ale warto wiedzieć, że takie istnieją. Jak widzicie, w porównaniu do VirtualBoxa, opcji konfigurowania wirtualnej maszyny jest znacznie, znacznie więcej. No okej, okay, słuchajcie, myślę, że jak na pierwszy odcinek związany z Hyper tych informacji jest aż nadto. Zobaczmy może, jak wygląda sama instalacja systemu. Odpalamy sobie zatem wirtualnego kompa i wskazujemy ISO z systemem. Hmm, no jak widzicie, średnio się da. Kreator maszyny nie dodał nam wirtualnego napędu DVD. Dodajmy go sobie zatem szybko sami. Ok, teraz wskazujemy ISO. Klikamy Uruchom. No i rozpoczyna nam się ładowanie plików instalatora. Sama instalacja przebiega dokładnie tak samo jak na fizycznej maszynie czy też na VirtualBoxie, więc nie będę już tutaj męczył Waszych uszu omawianiem tego tematu, po prostu zainstaluję serwer. Serwer zainstalowany no to może zobaczmy, czy faktycznie nasz serwer ma dostęp do neta. Ping do onetu i jak widzicie, pięknie śmiga. A co z naszą drugą kartą? Ona jeszcze nie ma żadnych ustawień IP, no to może przypiszmy jej jakiś adres. Ok, w tak zwanym międzyczasie przygotowałem sobie drugą maszynę, ustawiłem jej jedną kartę z przełącznikiem prywatnym, tak aby mogła komunikować się z serwerem, i zainstalowałem na niej dziesiątkę. Przypiszmy również jej adres IP z tej samej puli co drugiej karcie serwera i spróbujmy je ze sobą skomunikować. Jak widzicie, pingi lecą. Oczywiście, żeby to sprawdzić, wcześniej wyłączyłem zapory sieciowe na obu systemach. No i super, śmiga. No to teraz jeszcze zainstalujmy sobie jakąś usługę na serwerze, może DHCP i routing, i zobaczmy, czy klient wirtualny będzie mógł z tych usług korzystać. Odpalamy dodawanie ról i funkcji, i zaznaczamy może najpierw DHCP. Instalujemy rolę, no i potem szybka konfiguracja. Najpierw utworzenie grup niezbędnych do działania, no i potem tworzenie puli. Zaczynamy od nazwy, potem zakres. I maska, opóźnienie oraz wykluczenia nie są potrzebne. Czas dzierżawy też zostawiamy bez zmian. Konfigurujemy jeszcze bramę. DNS jest już z tej karty znatem, więc go zostawmy. Winsa pomijamy, no i zamykamy konfigurator. Wracamy do klienta, ustawiamy mu DHCP i sprawdzamy. No i jest pierwszy adres z puli. Super. No to teraz zainstalujmy sobie jeszcze na serwerze routing i zróbmy NATA tak aby klient mógł sobie z internetu korzystać. A co? Instalację trochę przyspieszyłem i teraz przechodzimy do konfiguracji. Proces już znacie, bo pokazywałem go w czwartym odcinku z serii, więc przeklikam go szybciutko bez komentarza. OK, wracamy do klienta. Odnawiamy adres IP. No i puszczamy pinga do onetu. Działa. Wszystko OK. Zanim zakończymy dzisiejszy epizod, warto wspomnieć o jeszcze jednej ciekawej opcji, jaką są snapshoty, zwane po naszemu punktami kontrolnymi. To jest słuchajcie ta sekcja tutaj. Snapshoty to funkcja pozwalająca na zapisanie aktualnego stanu wirtualnej maszyny i przywrócenie go w razie potrzeby czy nagłej awarii. Wyobraźmy sobie sytuację, że zainstalowaliśmy wymagane usługi na serwerze, wszystko przetestowaliśmy i śmiga jak złoto. Potem przyszedł jakiś update i okazało się, że coś poszło nie tak. Usługi nam się wysypały, serwer nie działa jak powinien. Co robimy? No najpierw leci dużo brzydkich słów, potem wyrywamy sobie włosy z klaty, a kilka chwil później ogarniamy się i przystępujemy do naprawy, no bo przecież nikt za nas tego nie zrobi. Dzięki Snapshotom możemy pominąć etap rzucania bluzgów i wyrywania sobie włosów z klaty. I szybko przystąpić do odnawienia stanu maszyny, no bo przecież mamy zapisany stan sprzed awarii. Snapszoty wykonuje się bardzo łatwo. Co jakiś czas są one też tworzone automatycznie przez hypervisora. Jeśli chcemy takiego snapa sami zrobić, to klikamy prawym przyciskiem myszy na konkretną maszynę i wybieramy tę opcję. Wykonanie snapa nie zajmuje zwykle wiele czasu, a po jego wykonaniu pojawia nam się odpowiedni wpis tutaj. Jeśli chcemy odpalić maszynę z zapisanym stanem, wystarczy uruchomić menu kontekstowe i wybrać Zastosuj. Pamiętajcie o tym, że przywrócenie maszyny z punktu kontrolnego spowoduje utratę jej aktualnego stanu, więc zawsze przed uruchomieniem Snapa, a może być ich wiele, zalecane jest zapisanie aktualnego stanu. I jeszcze jedna, słuchajcie, rzecz ostatnia na koniec. W momencie kiedy zamykamy sobie maszynę klikając tutaj w Xik, to wcale ona nam się nie wyłącza. Wyłącza nam się tylko okienko. Natomiast dalej pracuje ona w tle. Do jej całkowitego wyłączenia służy nam ta opcja Zbliżamy się powolutku do końca, tak więc pora na pewne wnioski. Jak słyszeliście, bardzo często porównywałem dostępne w Hyper-V opcje z VirtualBoxem. Zdaję sobie sprawę, że porównywanie jeden do jednego obu rozwiązań jest nieco przekombinowane. Wszak są to dwie różne planety, jeśli chodzi o wirtualizację. Biorąc jednak pod uwagę, iż do tej pory pracowaliśmy właśnie na VirtualBoxie, moim zdaniem należało w niektórych przypadkach, a w szczególności w przypadku ustawień sieci, odnieść się do tego, na czym pracowaliśmy do tej pory. Tak czy inaczej, hyper to oczywiście narzędzie zdecydowanie, bardziej rozbudowane, korzystające z innej technologii i typu wirtualizacji, aniżeli rozwiązanie firmy Oracle, przygotowane do bardziej profesjonalnych zadań i do wykorzystania w środowiskach produkcyjnych, a nie jak VirtualBox do testowania i labowania. Ten nie nadaje się moim zdaniem zupełnie do pracy w produkcyjnym środowisku, ale w sumie nie taka jest jego rola i przeznaczenie. W przypadku HyperV niebagatelne znaczenie ma również to, że na jednej licencji standardowego serwera możemy zwirtualizować go dwukrotnie, co jeszcze bardziej podnosi elastyczność tego softu i zapewnia redundancję usług bez ponoszenia dodatkowych kosztów. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Jeszcze tylko podsumowanie odcinka i Fajrant. Nie zapomnijcie zajrzeć na naszą stronę, gdzie udostępniamy Wam materiały uzupełniające do kursów, a także testy online. Do usłyszenia w kolejnych produkcjach. Pozdrawiam serdecznie.